Dzień dobry. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan Jan Borysewicz i Marcin Prokop. Będziemy rozmawiać z okazji wydania pierwszej autoryzowanej biografii Jana Borysewicza. Ja się bardzo cieszę, że mogę z panami dzisiaj o tym porozmawiać. Przeczytałam książkę w jednym posiedzeniu. Miałam krzyczeć, że tak się nie da pracować, bo Marcin Prokop zadał już wszystkie pytania, jakie się da, ale im więcej czytałam, tym więcej zaczęło się rodzić tych moich pytań. Więc może tak na rozgrzewkę, na dzień dobry zapytam. Kto był bardziej spietrany przed tą rozmową? Pan czy pan? Myślę, że żaden z nas, bo obydwaj znamy się od wielu lat i ufamy sobie. Myślę, że gdyby Jan nie ufał w to, że deponuje swoją historię w dobrych rękach, to by się na tę książkę nigdy nie zgodził, więc podeszliśmy do tego jak do spotkania dwóch facetów, którzy chcą pogadać o życiu jednego z nich. Ja miałem bardzo duże zaufanie do Marcina, dlatego bardzo chciałem, żeby to Marcin zrobił. Jakoś się czułem przy nim bezpiecznie i wydaje mi się, że to jest człowiek godny zaufania, więc to była podstawa do tego, żeby zacząć w ogóle ten temat. Ja wiele lat byłem namawiany, żeby zrobić taką książkę, natomiast ten okres, w którym jestem w tej chwili, jest chyba moim najlepszym okresem w moim życiu od 6 lat i wydaje mi się, że to jest chyba ten moment, żeby opowiedzieć jakby parę historii z mojego życia. A Marcin do tego po prostu się nadawał idealnie i ja jestem bardzo zadowolony. Co prawda czasami zdarzało się tak, że trochę za daleko jechał i w tym sensie, że ranił moją duszę pytaniami, bo chciał coraz więcej takich sytuacji, o których nie chciałem rozmawiać, tak? Natomiast tak jak powiedziałem, no to zaufanie spowodowało to, że chciałem to Marcinowi powiedzieć. No czasami były to momenty takie bardzo wzruszające z mojego życia, czasami były bardzo dołujące, no ale trzeba było przez to przejść. Ja chyba musiałem to zrobić dla samego siebie, dla swojej psychiki. Właśnie, bo pan tam tak ładnie mówi, że dużo tych trudnych wspomnień trzymał w takich szufladkach, które są, ale ich się nie otwiera. Tak, tak. No i tutaj takie naturalne pytanie, jak pan sobie radził z tymi szufladkami, jak już je otworzył przed Marcinem Prokopem i czy któraś była specjalnie trudna do ruszenia? No były tam trudne bardzo tematy, no ale ja chciałem, tak jak mówię, chciałem się z nimi zmierzyć i jakby wydobyć z siebie te trudne rzeczy, ponieważ jest mi w tej chwili łatwiej. Mimo wszystko, jak ona będzie oceniana, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ja jakby jestem w tej chwili dużo spokojniejszy, tak, że nie noszę tego ciężaru sam. Ci ludzie, którzy kupią teraz książkę, będą się musieli z tym zmierzyć i trochę ponosić tego mojego ciężaru wspólnie. No właśnie, tutaj się rodzi moje naturalne pytanie, bo to nie jest tylko książka właśnie o muzyce, ale też o pana życiu. Tak. Więc czy czytali już ją pańscy koledzy z zespołu albo rodzina? Jeszcze nie. Wydaje mi się, że to dopiero nadejdzie. Chyba nie mam żadnych obaw, no. Ale zawsze wydaje mi się, ktoś będzie mógł się do czegoś przyczepić, tak? Taki jest nasz los wszystkich, no. Pamięć też jest rzeczą subiektywną. No niektóre rzeczy pamiętamy inaczej niż inni. Być może ktoś, kto przeczyta tę książkę, pomyśli sobie, ej, nie, no to było z mojej perspektywy inaczej, ale znaczy, on ma swoją prawdę, Janek ma swoją. Znaczy dla mnie to wygląda w ten sposób, że w zasadzie to jest moje życie, tak? Jak może ktoś inny oceniać moje życie, tak? Więc wydaje mi się, że taką książkę trzeba przeczytać i pomyśleć o tej książce, tak? Tam jest dużo też takich sytuacji, które mogą na coś naprowadzić, tak, ale też jest takich sytuacji, które mogą ostrzegać przed czymś, tak, więc mi się wydaje, że warto taką książkę przeczytać. Ja się o to nie martwię, dlatego że ja mam bardzo dużo fanów, którzy tą książkę zakupią i wierzę, że to jest też taka książka, no dla naszego fana, który będzie chciał zobaczyć, jakie życie prowadził Jan Borysewicz, tak? Bo nie wszyscy o tym wiedzą. Znają mnie tylko ze sceny, prawda? Trzeba dodać przy okazji, że to nie jest biografia zespołu Lady Punk, bo niektórzy chcący odbierać tę książkę w ten sposób mogą poczuć, że nie wszystko zostało na temat Lady Punk powiedziane i to był celowy zabieg. Nie chcieliśmy rozkładać na czynniki pierwsze każdej płyty.
Poza tym, z mojego punktu widzenia, kiedy ja się zabierałem do pisania tej książki, chciałem też pokazać Jana jako człowieka, który od 50 lat jest na scenie i nigdy z tej sceny tak naprawdę nie zszedł i widział przez tych 50 lat i przeżył to, o czym myśmy słyszeli albo czytali. On był świadkiem historii, no jakkolwiek to zabrzmi, to widział historię rock'n'rolla, muzyki, show biznesu, Polski, ze swojej perspektywy i pokazanie tej perspektywy też chciałem w tej książce zawrzeć. Czy ja chciałam powiedzieć, że ja bym chciała więcej? I tu jest moje pytanie, czy zastanawialiście się już może łaskawie nad tym, żeby zrobić drugi tom? Bo naprawdę to jest taki fajny przepływ myśli i zdań między wami, że ja już teraz wam obiecuję, że będą do druki i będą chcieli więcej opowieści od pana o panu i nie tylko. No zobaczymy, na razie mamy to i ja mam po prostu tyle pracy, że nawet nie myślałbym o tym, żeby się znowu z Marcinem, ja towarzysko tak, ale żeby znowu się spotkać z Marcinem na 40 czy 50 godzin i rozmawiać jakby o takich sprawach, które by były już tylko bulwersujące w zasadzie, bo... Ja wiem, ale to może za jakiś czas. Na razie zostawmy to, co jest. Albo napiszemy tę książkę, zdeponujemy ją jak w jakiejś szkatule i postmortem wydamy, jak już będzie, wiesz, 50 lat po twojej śmierci, to wtedy ujrzy światło dzienne. Ja, przepraszam bardzo, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że prawdopodobnie powstanie film na podstawie tej książki i nie tylko. Będzie scenariusz pisany i tak jak Marcin powiedział, tam nie jest za dużo rzeczy powiedzianych o Lady Punk, prawda? I wydaje mi się, że historia na film będzie bardzo ciekawa. Zresztą już są ludzie, którzy są bardzo zainteresowani tym i w tej chwili prowadzimy rozmowy. I wydaje mi się, że tam na pewno będzie trochę więcej tych rzeczy. Więc chyba druga książka, nie wiem, czy będzie nam potrzebna. Wydaje mi się, że ja też, tak jak mówię od samego początku, ona będzie, tak? Że ona mi była bardzo potrzebna, żeby troszeczkę, prawda... takie oczyszczenie to jest chyba trochę. Pan tak grzecznie w zasadzie opowiada ogólnie o tym, co się działo o zespole i że ta legenda się nabudowała nie bez przypadek, ale że też dużo rzeczy zostało przypisanych wam tak trochę z rozpędu, bo robiły to inne zespoły. I ja chciałam teraz w tym momencie poprosić pana, żebyśmy tutaj zdementowali jakąś plotkę o jakimś wybryku Lady Punk. Ma pani zapisane jakieś? Bardzo chętnie odpowiem. Proszę bardzo, ma pani jakieś tam... Pamiętam, że było coś o wyrzucaniu obrazu przez okno. Obrazu, telewizory, radia, to była normalka. No. To nie jest takie bulwersujące. No. Ale na przykład był zespół polski, zapalił ognisko w pokoju hotelowym, prawda? I tańczyli w ogóle jakiś pogo czy tam indiański taniec. No i to poszło na nas. Więc to takich przypadków było bardzo dużo. Ale ja absolutnie mówiłem, że nie, proszę, to jest na nas. My bierzemy wszystko na siebie. Absolutnie ja nie mówię tutaj, że my byliśmy święci, bo tak nie było. Myśmy po prostu bardzo poważnie rozrabiali. Byliśmy taką ekipą prawdziwych rock'n'rollowców, którzy oprócz grania, oprócz zabawy, która była wokół tego, jeszcze do tego dokładaliśmy swoje wybryki, tak? które powodowały to, że nam to sprawiało wielką radość. Tak? Może komuś innemu mniej, ale nas to wtedy mało obchodziło, tak? Bo myśmy chcieli czuć po prostu totalną wolność i tą wolność czuliśmy. Ja nie podejrzewam, żebym w tej chwili się potrafił tak zachować jak kiedyś, prawda? Ale to wszystko miało jakieś tam podłoże, prawda? To były czasy, w których żyliśmy. To nie są takie czasy, to nie były takie czasy, jak teraz u nas są w tej chwili, tak? Że można sobie pójść do salonu, kupić Mercedesa, prawda? Czy pracować i pójść do sklepu muzycznego, kupić gitarę czy struny. W ogóle tam wtedy nic nie było. Myśmy gotowali struny, żeby zagrać następny koncert, tak? Więc to wszystko, to trochę zdziczałe było. My byliśmy zdziczali, tak, że na przykład kiedyś redaktor z nami pojechał na trasę, to też jest w tej książce, który powiedział, że no spotkał w pięciu w ogóle fajnych kolesi, z którymi się super poczuł, ale jak wyjechaliśmy spod hotelu w Katowicach i pojechaliśmy na 5 dni koncertów, to on po prostu już miał dosyć tego. Tak, powiedział, że to jakaś była fabryka małp totalna. I tak było, no niestety. No. I tu jest pytanie, które mi się narodziło w trakcie lektury. Czy ta fabryka małp, o której on powiedział... Nie, to nie była o nas, tak? To była o nas wszystkich. Nie, ale czy to jakby było
jakby początkiem do piosenki Fabryka Małp. Czy jakby jego słowa zainspirowały was do napisania tego tekstu, nie? Nie, chyba Andrzej to napisał, że my żyjemy w takiej Fabryce Małp jako w świecie, tak? I to było trochę szerzej pokazane. Wiesz. Andrzej się też nie zajmował jakby takimi tekstami, które by dotyczyły zespołu, tylko takimi problemami, które dotyczyły całego świata. I tak na przykład wyjazd a propos Lady Punk, gdybyśmy wtedy przetłumaczyli normalnie tekst Andrzeja Mogilnickiego Mniej niż zero, tak jak powinien brzmieć, prawda, na rynek amerykański, byłoby nam o wiele łatwiej. Ten tekst został przetłumaczony totalnie bez sensu. Jakiejś kobiecie, która jeździła różową limuzyną i zresztą teledysk był nakręcony w Ameryce, w Nowym Jorku z różowym czołgiem. Mówię, no taki tekst Mniej niż zero dotyczy wszystkich ludzi na całym świecie. To nie była tylko sytuacja polska, prawda? Mnie wciąż bardziej obcy, prawda? Fabryka Małp, to Zamki na Piasku. No, są takie utwory, które naprawdę bardzo szeroko dotyczyły wielkiego problemu z całego świata, nas wszystkich, tak? Bo przez tyle lat miał pan okazję pracować z różnymi muzykami. To jest też kwestia, która mnie tak zaintrygowała, kiedy czytałam. Czy ma pan teraz jakiegoś swojego ulubionego tekściarza, z którym najlepiej się przelewa te muzyczne tony i emocje na słowa? Znaczy tak, no na początku jak pracowałem z Andrzejem Mogilnickim, no to nie wyobrażałem sobie kogoś innego, tak? Andrzej był naprawdę genialny i to jest w zasadzie taki ojciec zespołu Lady Punk. Myśmy razem zakładali ten zespół. Natomiast później pracowałem z różnymi autorami, czyli ze świętej pamięci Grzesiem Ciechowskim, świętej pamięci Jackiem Skubikowskim, ze Zbyszkiem Hołdysem, z Markiem Dudkiewiczem, z Olewiczem. Więc każdy z tych ludzi, których wybierałem, naprawdę napisał jakiś wspaniały tekst, który idealnie pasuje w ogóle do repertuaru całego Lady Punk. Więc ja czasami lubię zmieniać po jakimś czasie oczywiście, tak? Bo też umówmy się, że myśmy się trochę wypalili w pewnym momencie z Andrzejem, że zrobiliśmy naprawdę super genialną płytę, tą pierwszą płytę. Potem z rozpędu robiliśmy następne. Jedne były udane bardzo, drugie były mniej udane. No ale tak to jest po prostu. Trzeba próbować, aż te płyty albo czy utwory, które się nagrywało, staną się takimi utworami, które będziemy mogli dokładać do koncertów. Bo dla mnie są bardzo ważne koncerty, tak? Emocje, które się daje na koncertach. To jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo, bardzo zainteresowało mnie, kiedy pan powiedział, że te setlisty na koncertach są jakby robione na bieżąco, jakby pod nastrój publiki. Wydaje mi się to wręcz ewenementem na skalę światową, bo ja nigdy wcześniej nie słyszałam o czymś takim. Nie wiem, czy ty jako bardziej doświadczony dziennikarz wiesz o takich przypadkach, ale jestem pod głębokim wrażeniem. Ale ja nie jestem taki jak wszyscy. Ja naprawdę jestem trochę z innej planety i nawet zespół nie wie. Oczywiście ja mam kartki z tytułami utworów, ale nigdy nie jest tak, żeby, przepraszam, dłuższe stoliki 50, ale nigdy nie jest tak, żeby zagrać to, co jest na setliście. Ja patrzę po reakcjach ludzi i na przykład gramy trzy utwory i na przykład mam Sztukę latania jako czwarty utwór, tak? Widzę, że ludzie potrzebują czegoś mocniejszego. No to Bóg robimy Fabrykę Małp, żeby było coś żywiej. Albo potem wracam do takiego utworu, który był wcześniej, albo nie. Potem jeszcze jakby napędzam koncert, żeby był jeszcze bardziej energetyczny. Więc to jest, uważam, bardzo ważne. Dlatego powiedziałem, że ja bardzo kocham grać koncerty i bawić się w ogóle tą muzyką i dobierać w ogóle repertuar taki, żebym widział uśmiech na twarzach ludzi. Jeszcze chciałam tak przekornie zapytać a propos treści książki. Dlaczego grać na gitarze tak, żeby brzmiało jak fortepian, skoro można grać na fortepianie? Ale nie można grać na fortepianie tak, żeby brzmiało jak gitara, tak? To prawda. No więc tutaj to jest odpowiedź. Ja staram się wydobywać z gitary takie dźwięki, których nikt wcześniej nie wydobywał, albo jeżeli wydobywał, no to już jest ktoś taki genialny, z którego warto brać przykład, tak? Takich przykładów mam bardzo wiele. No, Mark Knopfler był takim gitarzystą, zresztą też tu jestem tu z Markiem Knopflerem na zdjęciu, któremu dałem w prezencie gitarę miniaturową Fendera, którą zrobił lutnik warszawski Marek Witkowski. Więc mówię, ja cały czas pracuję i będę pracował do końca. U mnie jakby ten rock and roll się nie zmienił. Ja jestem dalej
takim rock'n'rollowcem, tylko już nie ma tej otoczki takiej, tej zabawy, tego wariactwa, tak? I stąd u mnie jest taka pogoda ducha, tak, że ja jestem cały czas nastawiony na tworzenie nowych rzeczy i to w takim stylu, jaki mi najbardziej odpowiada, tak? Prawda? Bo to ja decyduję o tym, jak ma wyglądać ta muzyka. A propos muzyki, bawienia się dźwiękiem, ty też grasz na gitarze, więc chciałam zapytać, czy, bo pan Jan też powiedział, że czułby się mentorem, czy jakby się tutaj spotkaliście też na tym polu, dostałeś jakieś wskazówki od mistrza? Myślę, że w życiu bym się nie odważył wziąć ani gitary do ręki i próbować coś na niej zagrać, bo moje granie ale jest ale w sumie to trochę bardzo harcerskie. Daliśmy trochę plamę, dlatego że myśmy, chociaż z drugiej strony, wiesz co, dwie godziny, po dwóch godzinach ja miałem dosyć, dlatego że Marcin zadawał pytanie, a ja non stop gadałem, więc mi już tlenu brakowało, tak? I już Marcin mówi, jak Jan? Ja mówię, Marcin, dzięki na dzisiaj. Także nie, tak było. Także jeszcze wejść do studia do mnie i na przykład pograć z Marcinem na gitarze, już bym nie dał rady. Wyczerpałbym człowieka i nie byłoby książki. Nie, myślę, że mam inne talenty niż granie na gitarze i każdy powinien w życiu robić to, do czego został powołany. Gitara nie jest moim powołaniem. Aczkolwiek żałuję oczywiście i ubolewam. Ale fajnie, że ma gitarę w domu i gra. To wszystkim radzę, bo to jest naprawdę fajny taki odstresowywacz, tak? I uważam, że w ogóle każdy instrument, na którym się gra, powoduje to, że człowiek ma inaczej, że tak powiem, inaczej się czuje psychicznie i w głowie, tak? Ja na przykład, tak jak, nie wiem, czy mówiłem to w książce, ale czasami z moją partnerką, jak, bo wiadomo, no gdzieś czasami w domach są jakieś konflikty, krótkie takie, ja nie mówię o jakichś stałych konfliktach, mówię o takich, że na przykład o coś się popstrykamy, tak, i nagle się okazuje, że ja odwracam się i już nie chcę dyskutować, tylko idę do studia, biorę instrument i za trzy minuty mi przechodzi. Ja już jestem totalnie innym człowiekiem, wyciszony, przychodzę, daję jej buzi, mówię, daj spokój, to nie ma sensu, prawda? I mówię, że instrument powoduje u mnie to, że daje mi niesamowitą siłę taką na działanie, na dalsze działanie. Ja już mam swoje lata, więc wydaje mi się, że co jest ważne w tym wszystkim, że i też to radzę ludziom, którzy są w moim wieku, żeby absolutnie nie zaprzestawali jakiejkolwiek takiej pracy. Już nie mówię o takiej pracy, którą wykonywało się, prawda, fizycznej i tak dalej, ale jakiejkolwiek pracy, żeby ta głowa cały czas miała co robić, tak? Bo to jest dla głowy bardzo ważne. Ja będę to robił do samego końca, tak? Biorę to sobie do serca, tak. Zamierzam być w telewizji śniadaniowej do setnego roku życia, żeby nie zaśniedzieć w życiu. Niczym Betty White. Ja teraz z czystej zawodowej ciekawości chciałam zapytać trochę o tajniki powstawania tej książki. Trochę już to zdradziliście, że siedzieliście 50 godzin mniej więcej razem, co się przełożyło teraz na 350 godzin tekstu. Jak podchodzi się do takiego rozmówcy jak Jan Borysewicz? Czy przychodziłeś z punkcikami przygotowanymi, czy pozwoliłeś rozmowie płynąć? I ile wyleciało w autoryzacji? W autoryzacji nie wyleciało nic tak naprawdę. W autoryzacji poprawialiśmy bardziej przecinki niż treść. Jan jest takim rozmówcą, który wie, co chce powiedzieć i wie, komu chce to powiedzieć i wie, dlaczego chce to powiedzieć, więc nie był tym, który potem poprawiał swoje własne myśli. Po drugie, zaskoczyło mnie to, że Jan umawiał się ze mną o poranku. Ja sądziłem, że ta książka będzie powstawać raczej w wieczornych okolicznościach przyrody, że usiądziemy, prawda, jak dżentelmeni na skórzanych kanapach w jakimś klubie i będziemy kopcić cygara i popijać whisky, a Jan spotykał się ze mną o 9, 10 rano, serwując wodę mineralną i rozpoczynając ze mną swój dzień. No widzisz, to już jest powód, dlaczego nie mogliśmy zrobić tej książki 8 czy 10 lat temu. No właśnie. Bo byśmy w ogóle nie skończyli. Spotykaliśmy się u Jana w domu, bo tam się też, jak twierdził, czuję najlepiej i najbezpieczniej. I przy okazji nie było tysięcy podsłuchujących par uszu wokół nas. Gdybyśmy się spotkali w jakimś publicznym miejscu, to pewnie byśmy byli rozproszeni. Musiałem zostawiać ciasteczka, nie tylko, tam też jakaś dietka pudełkowa się w lodówce zaplątała, więc Jan, jakiego nie znałem, się objawił podczas tej rozmowy, również jeśli chodzi o tryb życia. A jeśli chodzi o przygotowanie do wywiadu, to pozwalałem tej rozmowie płynąć, bo uważam, że to ma największą wartość, jeśli spotyka się dwóch ludzi i słuchają się nawzajem, a nie próbują odpytać się z jakiejś treści. To nie jest zupełnie mój styl rozmowy. Ja myślę, że ta książka ma jeszcze jeden przekaz, czyli że żyjąc tak, jak ja żyłem wcześniej,
przynajmniej można żyć tak, jak ja teraz żyję, czyli tak, jak mi najbardziej w tej chwili odpowiada. I że można dożyć. I można dożyć, tak, bo były takie sytuacje, że naprawdę się szło po bandzie i... ale mówię, no... Jest dobrze. Ja myślę, że tacy ludzie jak Janczyk i Richard są, oni są zrobieni z innych komórek, moim zdaniem. To nie są do końca ziemianie, bo normalny człowiek żyjąc w takim tempie, to sądzę, że już dawno byłby gdzieś tam, wiesz, w ramionach najwyższego. A tu gość, który w swoim wieku ma taką krzepę, taką energię, wygląda też na 20 lat młodziej, więc naprawdę chciałbym poznać tajemnicę tego dżentelmena. Będę przetaczał sobie twoją krew, jak już będę stary. Nie, nic nie robiłem. Nic nie robiłem, chociaż miałem taką propozycję w Ameryce. Żeby sobie przetoczyć krew? Tak, miałem taką propozycję, słuchaj, 12 lat temu, ale powiedziałem, a po co mi tak długo żyć, panie profesorze? Bo to był jakiś profesor z Chicago, który powiedział, że ja panu zrobię, będzie pan żył 40 lat dłużej. Ja mówię, ale po co ja mam 40 lat dłużej? Daj mi namiar do gościa. Proszę bardzo, niech będzie tyle, ile ma być. Ja się w ogóle tym nie przejmuję. Ja i tak się cieszę, że jest tyle, ile jest do tej pory. To była krew Tiny Turner, żeby była jasność. Ona będzie żyła 200 lat, bo to zobaczcie, jak ona wygląda dzisiaj. Ale pan tam też w tej książce mówi, że dba o siebie, bardzo, dlatego że tak. Zasługuje na to pańska rodzina, pańska partnerka, pańscy fanowie, więc może jednak warto rozważyć ten przetor krwi, że tak... No dobrze, ja na razie się dobrze czuję. Czekaj, bo zaraz łowcy sensacji i spiskowych teorii dziejów powiedzą, że Jan Borysewicz bierze adrenochrom z biednych, tak, cierpiących dzieci i za chwilę będzie z tego afera. Nie, bez przesady. No, plecy mnie trochę bolą. Zwłaszcza jak się gra 100 koncertów rocznie, to wiesz... To ciągle nie jest 300, tak jak na początku. No dlatego cieszę się, tak, bo tego ciężaru nie zniósł. Jeszcze jedna rzecz, taka już show biznesowa, że tak to powiem. Pan też powiedział, że w latach 80. Lady Punk zarabiało głównie na sprzedaży merchandise'u. Tak. To i wpadł na ten pomysł. W ogóle skąd pomysł wtedy? Bo mi się... Sami wpadliśmy na ten pomysł, dlatego że to nie było pieniędzy wtedy. No właśnie, to jest następny problem. Teraz gwiazda, która jest w Polsce na przykład, to się zupełnie inaczej pracuje, tak? Tam była totalna amatorka. Nie było aparatury dobrej, nie było sal dobrych, tak? My teraz mamy stadion, prawda, narodowy, mamy te stadiony w każdym mieście. Aparatury są znakomite, znakomite oświetlenie jest. Tego wtedy nie było, to się grało w takich miejscach, w ogóle aparaturę się składało w ogóle po 4 głośniki. Jak się dało 6 zrobić, to już wszyscy byli szczęśliwi. Więc to naprawdę były czasy, gdzie myśmy zarabiali żadne pieniądze, no żadne za koncert. Ale z reklam jakoś dało się wyżyć i to nie były też pieniądze, które potrafiliśmy je odłożyć na coś, tak? To były pieniądze, byśmy dostawali worki pieniędzy, czyli takie z tego merchu i no i co? Te worki na plecy i do baru, tak? No bo gdzie nic nie można było kupić, wtedy. Jedyną rzecz, którą można było kupić, to jeansy w Peweksie i butelkę whisky za $2. I nie żałowali sobie tego. I taka butelka whisky kosztowała pół woreczka, tak? Jeden woreczek. Drugie pół woreczka. Czekaj, powiedz, że mówisz o woreczkach pieniędzy, bo ja zaraz znowu dopiszą do tego jakieś drugie dno. No nie, no wtedy to nic nie było. No tak, tak. Woreczek, pół woreczka był na dżinsy, także to naprawdę nic nie można było kupić. Ja pamiętam, że ja goniłem, żeby sobie kupić malucha, to goniłem chyba 10 lat i nie dogoniłem. Nie kupiłem w końcu tego malucha. A tutaj też pan opowiada o tym, że jak jechał z koncertu Starą Warszawą, to ją sobie kupił, a potem oddał temu taksówkarzowi. Tak, no bo to, ale to już było takie, że wracaliśmy z koncertu, on mi wiózł tą taksówkę, mi się tak spodobała, że przed hotelem kupiłem od niego, ale potem mu oddałem. No. Czy przez krótko byłeś właścicielem auta? Przez krótko byłem właścicielem, tak. Warszawy. Pomyślałam sobie, że w takim razie, skoro już padł ten temat whisky, zapytam, dlaczego członkowie zespołu Lady Punk w pewnym momencie dostali oficjalny zakaz picia wódki? No bo wódka jest agresywna. Znaczy, bardziej dla mnie ważne było to, żeby nie rozmawiali muzycy po koncercie po alkoholu. Z innymi zespołami, tak? Bo się wytwarzały dziwne sytuacje, tak? Każdy miał coś do powiedzenia. I ja mówię, nie, możemy się towarzysko spotykać z innymi zespołami, ale nie rozmawiamy o muzyce po alkoholu. No były pewne zasady takie, tak? No.
Zresztą one były, dużo wolności było w tym zespole i jest do dzisiaj, natomiast były też takie zespoły, że na przykład lider z jednego zespołu, który miał problem z alkoholem, jak sam nie mógł pić, to przychodził z alkomatem do zespołu, żeby sprawdzać, czy zespół pije przed koncertami. No to już jest trochę chore, tak? Nie powiem nazwiska tego. Chyba wiem, o kogo chodzi. To jeszcze tak dobijając tę kwestię, pan bardzo często podkreśla, że potrzebuje wolności w życiu i w twórczości. Jednocześnie słychać, że trzyma pan też ten zespół twardą ręką, dużo wymaga, ażeby stawali się lepszą wersją siebie. Więc tak też znowu troszkę przykornie zapytam, ile wolności daje pan muzykom Lady Punk? Wydaje mi się, że mają do mnie przede wszystkim duże zaufanie, że te rzeczy, które ja wymyślam, które komponuję i aranżuję, że mają do mnie zaufanie. Myśmy dużo rozmawiali na ten temat muzyczny. No, zespół, w którym grają muzycy w tej chwili, są ze mną jakieś ponad 20 lat, więc oni doskonale wiedzą, mają zaufanie, tak? To nie jest jakby takie narzucanie. Oni wiedzą, że to, co ja stworzę, to, co ja zaaranżuję, to śmiało wchodzą do studia, wyuczą się tego i zagrają. Oczywiście jeżeli są jakieś takie, nie wiem, słuchaj, Jan Kuba, perkusista, mówi na przykład, Jan, ja bym chciał na przykład zagrać taką przybitkę, co o niej myślisz? Ja mówię, super jest, proszę bardzo, możesz ją zagrać, tak? U mnie to musi wszystko grać tak, jak to w mojej głowie zostało stworzone. To nie jest narzucanie, prawda? To nie jest takie bezczelne narzucanie, tylko to jest moja wizja muzyki, jak ma wyglądać ten zespół, muzycznie, tak? Nie mówię scenicznie, bo każdy się ubiera sam. Ja nikomu nie zwracam. To jest, tu mają totalną wolność i nigdy na to nie zwracałem uwagi. Słuchaj, a może, chyba że czasami na przykład jest taka sytuacja, że trzech wychodzi z garderoby, każdy z innej i wszyscy jesteśmy na czarno ubrani. Ja mówię, nie, no to ja pójdę założę coś białego, albo ty załóż coś różowego, tak? Natomiast tutaj jest dużo takiej swobody i wolności w samym ubieraniu, bo to też jest ważne, żeby wyjść na scenę dobrze ubranym i to jest według mnie szacunek do fana. Jeszcze a propos narzucania formy, czy ta książka miała jakąś idealną formę w czyjejś głowie twojej, pana? Czy to było wyłanianie kształtu rzeźby, tak jak miał Michał Anioł, który czekał aż to na co wyjdzie? Grubo idzie. Nie no, ja mogę Marcin? Tak, mi się wydaje, że my się znamy, więc ja miałem do Marcina. Marcin przychodził, zadawał mi pytania i jechaliśmy. Na przykład czasami były takie sytuacje, że na przykład ja dostawałem od Marcina pytanie i to pytanie rozwijałem, ale w pewnym momencie się zatrzymywałem w 80-tych latach i przeskakiwałem na rok 2000 na przykład trzeci, tak? I mówię, a Marcin mówi, to wrócimy potem do tego. Ja mówię, tak Marcin, tylko że ta sytuacja będzie miała znaczenie w 2003 roku. I tak fajnie sobie to przeplataliśmy. Marcin to potem wszystko układał. Więc naprawdę te rozmowy, mimo tego, że one naprawdę były wyczerpujące, tak jak mówię, po dwóch godzinach, to ja wierzyłem, że Marcin, ja byłem totalnie spokojny, że Marcin to naprawdę dobrze poukłada. Mieliśmy różne też kreatywne dyskusje na temat tej książki. Czy to ma być bardziej wywiad, czy to ma być bardziej story, czy to ma być książka, w której też pojawiają się inni bohaterowie, którzy mówią o Janie. Te wszystkie dyskusje prowadziliśmy i to, co wyszło z tych dyskusji, jest tym, czego tak naprawdę chcieliśmy. To nie jest efekt jakiegoś przypadkowego działania, tylko tak miało być. Dla mnie też było ważne, żeby pokazać Jana z bardzo różnych stron, no bo dla wielu jest albo genialnym muzykiem, albo skandalistą, albo liderem Lady Punk, albo kimś jeszcze, ma mnóstwo łatek poprzypinanych, a mi zależało na tym, żeby go pokazać jako takie lody wielosmakowe, że to jest gość, który też ma w sobie jakąś głęboko ukrytą, miękką stronę, wrażliwość, którą udało się, myślę, w tej książce wydobyć. I ta wrażliwa strona Jana, myślę, że jest największą wartością tej książki. Wszystko pozytywnie, nawet jak jest bardzo źle w życiu, wszystkim radzę pozytywnie. Nie, wszyscy przechodzimy przez jakiekolwiek kryzysy, załamania, dołki i tak dalej. No, tak jak każdy. Wydaje mi się, że ta książka mi była bardzo potrzebna i ci, którzy będą czytali tę książkę, naprawdę będą mogli się nad tym zastanowić, że zobaczą też kawałek siebie w ogóle w swoim życiu. I już taki mam oddźwięk od paru moich przyjaciół czy znajomych redaktorów, którzy czytali tą książkę i mówią, że ta książka jest ludzka. To jest dla mnie miłe, jak coś takiego słyszę.
Dzięki, Marcin. I że jest dobrze napisana. Jest ludzka, jest dobrze napisana. Tak jak mówiłam, zaczęłam czytać, skończyłam w środku nocy. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz zachęcam do lektury. Warto i warto ich zachęcać do napisania drugiej. Dzięki za rozmowę. Mam samochód osobowy do sprzedania. To prywatny kontakt, proszę. Ja gitar jeszcze nie sprzedaję.